Coinsy na każdą platformę, automatyczna dostawa, a także 7% taniej z hasłem Lachu. Zapraszam na fifacoins.pl. Link w opisie. Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Oczywiście jest to seria Draft 11. No i przed nami następna walka o kolejnego zawodnika, kolejny draft. I tym razem powalczymy, tak jak ostatnio wam mówiłem, o Kevina De Bruyne na środku pomocy. Być może się uda, być może nie. Zobaczmy, ile mam końców. 6,5 tysiąca końców. Ile kosztuje Kevin De Bruyne? Sprawdźmy sobie teraz od razu jeszcze, za ile będę mógł go kupić najtaniej, że tak powiem. Mamy ile tutaj? 17 tysięcy. Czy znajdziemy coś poniżej 17 tysięcy? Ja sobie to sprawdzę od razu. I zaraz wam powiem, ile mamy końców, jak to wszystko wygląda oczywiście, jeśli chodzi o pulę końców na naszego głównego zawodnika, którego kupię oczywiście na sam koniec. Sami wiecie, jak to działa, a tutaj mamy za 16 tysięcy, więc 10 tysięcy jak zarobię na drafcie, to będzie Kevin De Bruyne. Być może się uda, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Jeśli chodzi o liczbę końców, jaką mam przeznaczoną już na naszego zawodnika głównego, na tego bohatera, którego kupimy na sam koniec, już wam mówię, jak to wygląda. Razem mamy 367 tysięcy końców, także powoli, powoli, mój cel to jest takie 500 000. Czy uda nam się razem? Zobaczymy. Zostało jeszcze 3 odcinki razem z tym. To jest 8, 9 i ostatni finałowy, 10 odcinek. No i później gramy ten 11, gdzie będziemy grali Złoty Puchar. 20 tysięcy nowych subów od początku tej serii oraz 167 tysięcy lajków pod wszystkimi filmami z tej serii. I oczywiście przypomnę dla wszystkich, którzy jeszcze nie znają zasad. Każda nowa subskrypcja, którą zostawicie od czasu trwania tej serii, to jest plus 10 końców do tej puli. No i każdy wasz like, każda łapka w górę zostawiona pod tym odcinkiem to jest jeden coins więcej, więc jeśli będzie 20 tysięcy łapek w górę, to dorzucamy 20 tysięcy coinsów. Tak to działa, także wy do dzieła, a ja idę grać drafcik. W ogóle powiem wam, że fajnie to można sobie tak poprzeczki później stawiać coraz wyżej. Jeśli tym razem uda nam się, załóżmy, dobić do 500 000, to kolejnym razem w następnym sezonie spróbujemy to pobić. A ja na razie muszę wybrać sobie jakąś formację, którą zagram w dzisiejszym drafcie. I wiecie co? Chciałbym dzisiaj zrobić draft bez Ligi Hiszpańskiej, bo to też prosiliście. I wydaje mi się, że ustawienie... Bardzo lubiłem 4-2-2-2 dawniej. W poprzedniej FIFA grało mi się tym fenomenalnie, więc zobaczymy, jak się będzie spisywało dzisiaj. I tak jak wam mówiłem, draft bez Ligi Hiszpańskiej. Wybrałbym tutaj Quentrao. Mamy Mareza i mamy Aguero. I wiecie co, zaczniemy od Aguero. Taki dobry początek, może połączymy Ligę Włoską z Ligą Premier League. Zobaczymy. Karim Benzema, jest też Totti, jest Vardy. O, patrzcie, no taki atak. Dawno takiego ataku w ogóle nie miałem w FIFA. Vardy jest prawonożny, więc zostawmy go tutaj, bo Aguero ma 4 gwiazdki słabszej nogi. No i teraz pora wybrać dwóch środkowych pomocników. Niech to będzie Eriksen po raz pierwszy, może utworzy się całe Premier League. I Kevin De Bruyne, no zobaczmy, jak się będzie nim grało dzisiaj w tym odcinku. Teraz trzeba wybrać dwóch CDM-ów. No i jak widzę, na razie ten wybór może być nieco trudny. Diarrą grało mi się świetnie. Zobaczmy, kto tu jeszcze jest. Niech to będzie Topal, nawet jak na ławkę powędruje. I drugi przydałby się już ktoś z BPL, albo może być też Pirlo. 98 passing, wiecie co, no chyba wybiorę sobie Pirlo. Jest jeszcze Alaba czy Alibaba na CDM-ie. Wiecie, no wiem, że nie wybaczycie mi tego, także wybieramy Pirlo. Pora na boki obrony i tutaj właśnie Alaba fajnie by pasował. Jest jeszcze Baines, ale wiecie co, ja pójdę tutaj w kierunku Filipe Lama, 91 overall. Nawet gdyby nie miał zgrania, to i tak będzie super. Tak patrzę, czy nie wybrałem nikogo z Ligi Hiszpańskiej. I teraz pora na prawe skrzydło. I tutaj prawy bok obrony, przepraszam. Tutaj Alves, albo Florenzi, Zuniga, Van der Wiel. Alvesa nie wybiorę, ani Carvajala. Wiesz co, wiecie co, weźmiemy może... Może sobie Zunigę tym razem wybiorę, chociaż... nie, jednak niech to będzie Florenzi, bo jeśli trafię jakiegoś tutaj z Ligi Włoskiej, Bonucciego czy Chiellini'ego, to fajnie ich połączę. I tak jak mówiłem, pora na środkowych obrońców. Zobaczmy, kogo tutaj mamy. Jest Mauricio z Ligi Włoskiej i jest też Morgan z BPL. Wybieram Morgana, zdecydowanie bardziej podoba mi się ta karta, aczkolwiek jeszcze nim nie grałem. I tutaj mamy kogoś z Ligi Włoskiej, niestety nie, ale jest Kompany z BPL. Przepraszam, że tak mówię, z Premier League, to jest, cały czas się mylę, jeśli chodzi o nazwę Ligi Angielskiej. I tutaj mamy jeszcze na bramkę, może być to Boruc i chyba tylko Boruc, bo inni nie będą pasować. Fajnie byłoby tutaj dorzucić Chiellini'ego właśnie, potem może Buffona na bramkę. Jest Royce, Hulk, Nasri, Pjanić. Wezmę sobie tego Pjanicia, gdyby udało się coś zrobić z Ligi Włoskiej, to fajnie, zawsze będzie można to uzupełnić.
I kogo my tu mamy jeszcze? Eremenko, Royce i tutaj kolejnego zawodnika z Ligi Włoskiej. Okej, jak coś, to mamy dwóch defensywnych, tak jakby dwóch środkowych pomocników z Ligi Włoskiej i teraz dorzucilibyśmy do tego obronę. Jest tutaj Ansaldi właśnie z Serie A, więc to się fajnie składa. I kogo by teraz wybrać? Tak się zastanawiam. Myślę, że Hulk jako zmiennik będzie fenomenalny, więc Hulk 85 witam w składzie. Zobaczmy na kolejnego rezerwowego. Kto to będzie? Neymar, Carlos Tevez. To mi się podoba. Jest jeszcze Otamendi. Obrońców z BPL już mamy. Biorę Teveza. Kolejni ciekawi zawodnicy i tym razem Angel Di Maria. Dużo Argentyńczyków w ogóle. Jest też Schmelzer. No nie, tam już mamy Lama. Dobra, niech to będzie Di Maria. To jest fajne, bo przygotowałem się na kilka wariantów. Także tutaj może weźmy sobie po prostu tego, dlatego że kolor karty fajny. Przygotowałem się na kilka wariantów i zaraz zobaczymy, co ciekawego mi wysypie. I wtedy sobie złożę składzik. Kolejny zawodnik z Serie A, który się może przydać, jest to Felipe Melo. No i zobaczmy teraz, czy dostanę właśnie tych środkowych obrońców z ligi włoskiej, czy jednak nie. No póki co jest lipa, została jeszcze jedna karta. Chiellini, nie, niestety, nie i jeszcze raz nie. Buffona na bramce też nie ma. No dobra, słuchajcie, tak wygląda mój skład. Stwierdziłem, że tutaj nie będę jednak zmieniał zbytnio dużo. Zobaczmy tylko jeszcze na tutaj, myślałem, że jest lewonożny Morgan. Na ławce mamy naprawdę fajnych zawodników. Pierwsze myślałem, żeby dać Pjanicia i tego zawodnika z Genoa tutaj na defensywnych, ale stwierdziłem, że zostawiamy Pirlo, zostawiamy Topala, pomimo tego, że to jest mniej zgrania, to może się będzie grało fajnie i tutaj naprawdę dobre boki obrony, fajna pomoc, Artur Boruc na bramce, myślę, że można grać. Zobaczymy, czy uda się znów wygrać draft. Tak jak ostatnio, w ostatnim odcinku poszło super. Jak będzie tym razem, to się okaże. Zobaczmy na skład więc mojego pierwszego przeciwnika. Jak to wygląda, 100% zgrania i naprawdę fajne karty. Tutaj oprócz tego, że troszkę Alves będzie uciekał mu do ofensywy, to składzik naprawdę bardzo solidny. Ja grałem bez Ligi Hiszpańskiej, to znaczy budowałem skład, a on zrobił skład cały z Ligi Hiszpańskiej. Pierwsza fajna akcja idzie, tylko tak się znają. A właśnie zastanawiałem się, jak tutaj przejść. Kevin De Bruyne w polu karnym, 1-0. 13 minuta spotkania, piękne otwarcie wyniku. Fajna akcja De Bruyne'a. Zobaczymy, może to będzie gwiazda dzisiejszego odcinka, a później na koniec kupimy go do składu. To się okaże. Czy będzie druga bramka? Eriksen w polu karnym. I tak to się musiało skończyć. Chwilę później mamy 2-0 i naprawdę wygląda to obiecująco. No i faulowany Kevin De Bruyne w 34 minucie spotkania i będzie okazja na kolejną bramkę. Kto będzie wykonywał? Oczywiście, że Pirlo. Dobra, delikatnie w bok. Może tego nie wyczuję i mamy 3-0. Pirlo jak Legolas. Faulowany Aguero w 44 minucie i to będzie świetna okazja dla Pirlo, żeby strzelić czwartą bramkę ogólnie dla mojego klubu w tym meczu. Zobaczmy, Pirlo, oj, przesadziłem. Zbyt mocno. Na chwilę później Aguero strzela i jednak jest 4-0, także no czekam tylko na rage quit. Druga żółta i w konsekwencji czerwona kartka dla Piqué. Jednego mniej i to jest chyba rage quit, już pewnie wyłączył po prostu FIFA w tym momencie. Tak jest, mamy rage quit i jeszcze dla potwierdzenia zobaczmy sobie, jak wyglądają statystyki, jak to wszystko się prezentuje. No jak widzicie, wszystko jest ok, 4-0, następna runda przed nami. Zobaczmy na skład mojego drugiego przeciwnika i znów bardzo dobry skład, znów Liga Hiszpańska. Ale do tego dokładamy legendę na ataku. Oj, powiem wam, że no może być ciekawie, może być ciężko, jeśli koleś będzie grał dobrze tym składem, będę miał problemy. Czyżby 1-0, tak jest, Griezmann. Nie wiem, czy słyszycie mojego sąsiada, ale albo go wyrzuciło z serwerów, albo robi remont. Wardy chwilę później i to... Dlaczego on tak dziwnie uderzył? Myślałem, że po prostu uderzy mocno po długim i to będzie bramka. A to jakby potknął się o własnej nogi. No i nic z tego. To się nazywa odpowiedź i to jest piękna akcja. Aguero, mamy 1-1 w 14 minucie. Fajnie to rozegrał w ogóle Pirlo i... Kto tam jeszcze był? I Vardy, tak, ładnie to rozklepali wszystko. Piłka trafiła do Aguero i to już była formalność.
Coś pięknego. Jak teraz doporobił Aguero? Tym razem to jest koncert w wykonaniu właśnie Aguero w tym drugim spotkaniu. W pierwszym meczu najlepiej grało mi się De Bruyne. Tym razem Aguero, sami zobaczcie jak to pięknie zrobił. Ale to było znowu kolejne świetne podanie od Pirlo. No, Vardy, wrzuć trzecią bramkę. Tak jest, 3-1. Szybki powrót, przegrywałem 1-0 i teraz nagle już mamy 3-1 w 31 minucie. Oj, jakby koleś tak nie trafił, to na jego miejscu tak bym się mega wkurzył. Poprzeczka, dobitka z przewrotki w słupek i dopiero strzelił. Jak ja to trafiłem, to nie mam pojęcia, dlaczego ta piłka spadła mu pod nogi, też nie wiem. Po prostu zobaczcie, o tutaj, nagle okazało się, że mam piłkę w polu karnym, więc zatrzymałem się i nacisnąłem strzał. Jakimś cudem weszło. No i znów rzut karny w 45 minucie i będzie okazja na piątą bramkę w tym meczu. Zobaczmy jeszcze raz, czy się nabierze. Tak jest, nabrał się. Myślał, że strzelę w środek i mamy 5-2. 3 bramki przewagi i mój Chuck Norris, znaczy Pirlo, cieszy się z kolejnej bramki. To się nazywa zmiana. Hulk ledwo wszedł. Początek drugiej połowy spotkania. Mamy 6-2. Zobaczcie, jak ta bramka w ogóle wpadła. Po prostu pobiegłem po krótkim słupku, pod poprzeczkę. To, co jest OP w tej FIFA, no i tyle. No i chyba nie wytrzymał do końca. Drugi mecz, drugi rage quit. Idę szukać mojego przeciwnika w półfinale. Zobaczmy, co ciekawego złożył mój przeciwnik w półfinale. I znów ta liga hiszpańska. I tym razem jeszcze lepsza. Bo zobaczcie na środek obrony sobie. Godin 95. Znowu ten Griezmann. Tym razem Gareth Bale na ataku. 4-3-3, czwarty wariant. No cóż, zobaczymy jak mi pójdzie. Vardy, początek spotkania. Trzecia minuta, 1-0. I są jakieś dropy. To mi się nie podoba. Było zielone połączenie. Koleś przed chwilą dał pauzę. I nagle coś zaczyna dropić. Mam złe przeczucia. No, Topal, strzel drugą bramkę. Poprzeczka. Jeszcze myślałem, że będzie dobitka. Mogło być 2-0. Nawet powinno być. To powinna być bramka. Kevin De Bruyne. I to jest kolejna asysta Pirlo. I kolejna bramka De Bruyne'a w dzisiejszym turnieju. Mamy 2-0, 27 minuta. Jeszcze jedna bramka i może koleś wyjdzie, bo takie są dropy, że naprawdę no, gra się ciężko. No Pirlo i to jest... To co robi Pirlo jest niesamowite. On nawet nie ma zgrania, a gra tak niesamowicie. Idealne podania, asysty. Zobaczcie jak wjechał w pole karne, wysunął piłkę tylko do Aguero i mamy 3-0. Może przesadzam, ale chciałbym, żeby Pirlo strzelił teraz jeszcze jedną bramkę. Pirlo i niewiele zabrakło. Aguero w polu karnym i to jest 4-0. Idealnie ta piłka weszła od słupka. Pięknie, samo okienko. Zdecydowanie najmądrzejszym ruchem było właśnie to zajście na lewą nogę. Nie szukanie krótkiego słupka tym razem, tylko długiego. No i wpadło. Oj, będzie chyba bramka. Tak mi się wydaje. Artur Boruc! Piękna interwencja. Może nie miał zbyt wiele okazji właśnie do obrony w tym meczu, ale w końcu, kiedy musiał, to wykazał się naprawdę świetną interwencją. A, no i niestety mamy bramkę na 4-1. Wjechał w pole karne, nie kto to strzelił. Zaraz zobaczymy. Kto był? Pogba tu był. A to się nazywa szybka odpowiedź Aguero. 5-1. No wychodź koleś. Aguero dołożył jeszcze jedną bramkę. Mamy 6-1. Tak czekam, czy koleś wyjdzie, czy nie. Czy będzie trzeci mecz i trzeci rage quit? No niestety z tego co widzę, kolejnego rage quitu już nie będzie. Koleś po prostu gra do końca. Może chciał sobie po prostu pograć tym składem. Szkoda, że taki mecz w dropach. I przyjemność z grania trochę mniejsza, no ale mamy 6-1, więc tutaj nic złego się nie stanie, nawet gdy strzeli mi jedną czy dwie bramki, to i tak meczu nie przegram. Więc mamy wielki finał, bardzo szybko, bo w 50 minut od początku nagrywania, czyli od układania draftu, dotarłem aż do finału, więc naprawdę dość szybko, dzięki tym rage quitom. Także trzymajcie kciuki, może uda się wygrać drugi draft z rzędu, jeśli chodzi o tą serię.
No i mamy naszego rywala w wielkim finale i ten to jest 192 skład. No to się będzie działo. Powiem wam, że będzie ciekawie. Pięknie Vardy w polu karnym. Vardy, to powinna być bramka. Chyba zbyt wcześnie uderzyłem. No nie. Niepotrzebnie chyba wychodziłem Borucem. I kto tu strzelił? Miranda. 1-0, 18 minuta. Czy zbyt szybko odpowiedź Vardiego? Zobaczcie! Machnął się i nie trafił w piłkę. No ale dlaczego? Dlaczego nie uderzał wcześniej, skoro naciskałem zaraz jak mijał już bramkarza, żeby uderzył obok niego po prostu. Pierlo, pokaż im, jak to się strzela. Nie, też nie trafił sam na sam. Naprawdę dobre sytuacje mam w tym meczu i nic nie chcę wpadać. Proszę cię, Vardy, strzel to tak! 1-1. Mój przeciwnik oddaje mnóstwo strzałów i to muszę mu przyznać. Ale to są strzały z dystansu. Później liczę na rzuty rożne. I z tego, co widzę, właśnie na tym opiera się taktyka jego gry. Także muszę uważać na to, nie dopuszczać do strzałów z dystansu i przede wszystkim do rzutów rożnych. Zobaczcie, 11 strzałów, 8 celnych. Tutaj ma przewagę zdecydowanie nade mną. Posiadanie lepsze po mojej stronie. Przed nami druga połowa. Zrobimy sobie jeszcze zmiany pewnie później. Pewnie wejdzie Hulk, wejdzie Tevez, ale na razie jeszcze poczekam na tego, na to, co się stanie w tym meczu, na rozwój sytuacji. I to prawdopodobnie jest kolejna bramka. Niestety, 2-1. Jedno podanie prostopadłe przeszło. Nie było nic? O, świetnie. To mamy 3-1 i według mnie jest po meczu. Koleś jest za mocny, żeby miał odrobić dwie bramki w drugiej połowie. Świetnie, jeszcze kółeczko śmierci od EA Sports, tego mi trzeba. Połączenie z twoim przeciwnikiem zostało utracone. Co znów? 3-1 i co, ja przegrywam pewnie. Nie mówcie, że... Nie, finał niezaliczony! Jakim cudem? W takim razie wygląda na to, że mojego przeciwnika wyrzuciło. Pewnie internet mu wywaliło albo serwer EA. Teraz 4-3-2-1 i to jest moja druga szansa na wygranie tego finału, ponieważ no w tamtym meczu wydaje mi się, żebym przegrał po prostu. Nie wiem, co się stało, ale tym razem w końcu na moją korzyść. Pirlo, pierwszy strzał i oblak na posterunku. Ale powiem wam, że jestem mega zaskoczony. Tak jeszcze nie miałem. Zawsze jak mnie wyrzucało, to było na moją niekorzyść. No dobra, nie ma co marudzić, tylko trzeba grać dalej. No, wydaje mi się, że dużo się nie zmieni, bo przegrywam 1-0 w 6 minucie w finale. W finale drugim. Wiecie co, trafiłem chyba na jeszcze lepszego przeciwnika. 2-0. Co koleś gra, to jest niesamowite. No ja nie mam pytań. No, Pirlo, może tym razem... Aj, niecelnie. Oj, to jest rzut karny, to jest zdecydowanie rzut karny. Filipe Luis, jaki bezsensowny wślizg i... Co, nie? To jest wolny? To nie było w polu karnym? Ja nie mam pytań, jak ja to trafię teraz? No, Vardy, to musi być bramka, to musi być gol. Jest, udało się, 2-1, bramka kontaktowa. De Bruyne w polu karnym i ja myślałem, że to będzie bramka. Tak fajnie się zatrzymał. Idealnie tam wymierzyłem przy krótkim słupku. Jak widać zresztą nie idealnie. Jakby było idealnie, to by wpadło. I co ja stąd mogę zrobić? Zobaczcie, Kevin De Bruyne w polu karnym. Chyba, że po krótkim jeszcze. To była jedna z lepszych sytuacji. Dobrze jest po meczu, 3-1. Wiecie co, najbardziej to mnie wkurzyło w tym momencie, jak on tą piłkę złapał tutaj z powrotem, no. Wybiłem ją i zamiast ona polecieć na rzut rożny, to została mu idealnie przy nogach. No i niestety, 3-1, teraz dwie bramki muszę odrobić. To było już tak blisko, te sytuacje były coraz fajniejsze. Wiecie co, naprawdę nie wiem, jakim cudem wpadła ta bramka, ale akurat teraz to wejść nie powinno. Mamy 3-2. Były o wiele lepsze okazje, ta piłka jakoś się wyodbijała. Ja muszę już grać full ofensywnie, mój przeciwnik gra na autobusie. Fartowna bramka, no powiem prawdę, bo tak też jest. Ja bym się wkurzył na jego miejscu, gdybym taką stracił. No, Tevez. Tak jest, 3-3! 90 minuta!
No i koniec tych 90 minut, więc mamy dogrywkę, dogrywka w wielkim finale. Tym razem trochę szczęścia po mojej stronie, bo rzeczywiście fartowna ta bramka moja druga. No ale zobaczcie, ogólnie przewaga w strzałach celnych, no tutaj w posiadaniu już nie. Zobaczymy, co wydarzy się dalej. Oj, niestety to jest bramka. Już widzę, jeszcze będzie pewnie lobował. Nie, obok słupka, przy słupku, przepraszam, 4-3. De Bruyne w polu karnym. Nie! No ja w to... Nie, po prostu nie. Przecież to byłaby bramka. Ja po prostu... Nie, brak mi słów. Nie, wychodzę sam na sam. Uderzam w róg bramki i... Mój napastnik zachowuje się jak bramkarz. Blokuje piłkę przed tym, żeby nie wpadła do bramki. Świetnie. Nie chcę mi się już grać, naprawdę. Po takich rzeczach po prostu odejmują od razu ochotę do gry. Tak w sekundzie wszystko się zmienia. Miałem okazję, żeby strzelić na remis. I nagle odwala się coś takiego, po czym mój przeciwnik chwilę później strzela mi bramkę. No i jest koniec meczu, przegrywamy w finale. GG dla mojego przeciwnika. GG dla FIFA. Zobaczmy sobie jeszcze na podsumowanie. Myślę, że 10 tysięcy końców uda się nazbierać na spokojnie. Znaczy zostało mi już teraz mniej, bo 7 tysięcy. Dwie paczki. Nie będę tego komentował, nie będę się wkurzał więcej, bo sami gracie w FIFA, wiecie jak jest, więc... Szkoda gadać. Aha, pierwsza świetna paczka. 3000 końców muszę zarobić w tej paczce. Mam nadzieję, że się uda. Zobaczmy, Eremenko, Ben Arfa. O, Ben Arfa z PSG, jestem ciekaw ile on kosztuje teraz. No i wszystko wygląda bardzo fajnie, 25 tysięcy końców mam teraz, 25,5 tysiąca dokładnie. Ben Arfa sprzedany za 10 tysięcy końców, więc naprawdę bardzo spoko. No i co, kupimy w takim razie Kevina De Bruyne'a. Kevin De Bruyne kupiony za 16 tysięcy końców, zostało mi jeszcze 9,5 tysiąca końców na kolejny odcinek, także przerzućmy go do składu. Tak to się wszystko aktualnie prezentuje, także następnym razem pora na skrzydłowych, no i później zobaczymy, kogo uda mi się kupić. Ile jest? 367 tysięcy końców, więc jak najwięcej łapek i subskrypcji i lecimy po następnego zawodnika, tego naszego bohatera. Szkoda tego finału, niestety przepraszam, nie udało mi się wygrać, no ale widzimy się kolejnym razem, mam nadzieję, że wtedy się uda. Drafcik i tak w sumie nawet poszedł bardzo fajnie, sporo bramek, sporo spotkań. Do tego kupiliśmy De Bruyne'a tak jak sobie zakładałem, więc można to zaliczyć jako draft udany. Wisienki na torcie nie mam, bo niestety nie udało się wygrać całego, także trzymajcie się, do następnego, na razie i piona.